Województwo opolskie, wprawdzie najmniejsze w kraju, za to świetnie skomunikowane, z dobrymi drogami i pełne atrakcji. Opolszczyzna to region dobry na urlop, na weekend też się sprawdzi. Gdy będą już Państwo na miejscu, z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Cenne zabytki, piękną przyrodę, aktywny wypoczynek lub wytchnienie od codzienności. Opolskie, zawsze jesteś zaproszony. Wędrówkę przez Opolszczyznę zaczynamy od Nysy pełnej zabytków. W tym mieście turysta bez trudu zanurzy się w przeszłość. Na przełomie XVIII i XIX wieku, między innymi właśnie dzięki tym umocnieniom, Nysa była twierdzą, jedną z najnowocześniejszych w Europie. Budowę tych fortyfikacji zainicjował król pruski Fryderyk II, choć Nysa już wcześniej też była miastem ufortyfikowanym. Miejsce, w którym się znajdujemy, to tak zwany Fort II. Jak mówi nasz przewodnik Krzysztof Herman, miłośnik rekonstrukcji historycznych, w czasach swojej świetności pruska twierdza Nysa była drugim po Berlinie magazynem broni i amunicji. W tych kazamatach garażowano armaty. Ich wystrzały słychać w forcie i dzisiaj, a to za sprawą dorocznej bitwy o twierdzę Nysa. Próbowaliśmy jakoś przyciągnąć i mieszkańców Nysy, i turystów na fortyfikację. Wtedy to była jeszcze biała plama na mapie Nysy i zorganizowaliśmy właśnie Dni Twierdzy Nysa. Początki były skromne, ale z czasem impreza się rozrosła. Teraz biją się o Nysę setki żołnierzy, w przebraniu oczywiście, a patrzą na to z wypiekami na twarzy rzesze turystów. Jest potyczka pomiędzy wojskami, całą koalicją francuską i wojskami pruskimi. Tata się spytał, czy bym chciał właśnie uczestniczyć w takiej inscenizacji. No powiedziałem, że ciekawe zajęcie by było. Jeśli są Państwo ciekawi, kto wygrał tę bitwę, proszę przyjechać latem do Nysy i na własne oczy zobaczyć. Pałac w Kamieniu Śląskim, gdzie się przenosimy, też był kiedyś warownym zamkiem. Przebywał tu nawet książę Bolesław Krzywousty. Średniowiecze, jak wiadomo, to epoka miecza i krzyża. Ten drugi symbol przywołuje na myśl postać świętego Jacka, który w Kamieniu Śląskim się urodził. Pałacowa kaplica to komnata, w której święty Jacek przyszedł na świat. Pałac, sanktuarium i park są oblegane przez wiernych i turystów w sierpniu, gdy przypada odpust u świętego Jacka i jarmark odpustowy. Święty Jacek nam bardzo sprzyja, bo naprawdę nie mieliśmy takiego jarmarku, żeby naprawdę padało. No, pokropił deszcz czy cokolwiek, ale to tylko chwilę i później było już pogodnie. Po odpuście znów robi się tu cicho i spokojnie. Można się tu wybrać na wczasy albo na weekend. Wieś należy do najpiękniejszych w województwie i w Europie, bo taki tytuł zdobyła w konkursie odnowy wsi. W mieszczącym się tu zespole turystyczno-rehabilitacyjnym stosuje się zioło i hydrolecznictwo. Nasi goście korzystają z hydroterapii, z terapii ruchowej, z różnego rodzaju kąpieli, okładów siennych, fango, groty solnej. Można tu skorzystać z hipoterapii. Cichy i uważny turysta ma szansę wypatrzeć susła moręgowanego. We wsi jest też aeroklub. Atrakcji jest tu więc cała moc. Kamień Śląski leży w gminie Gogolin. Będąc w mieście Karolinki i Karliczka, warto zrobić sobie przerwę na kawałek Kołocza Śląskiego. W Gogolinie organizowany jest doroczny festiwal tego pysznego ciasta. Z gminy Gogolin kierujemy się do gminy Kolonowskie nad rzekę Mała Panew, nazywaną też opolską Amazonką. Najlepiej poznawać ją z kajaka. Turyści mają tu do wyboru kilka tras. Jedne są dłuższe i trudniejsze, inne krótsze i całkiem łatwe. W sam raz dla kogoś, kto dopiero odkrywa uroki kajakarstwa. A Mała Panew ma turystom wiele do zaoferowania. Latem, w okresie wakacyjnym, gdzie te opady są nieliczne, jest płytka, piaszczyste dno, bardzo przyjemne, że w każdym momencie można z tego kajaka wyjść, pchnąć go i bawić się po prostu. Nie tylko płynąć, ale po prostu przeżyć fajną przygodę. Zawsze wybieraliśmy trasy Kolonowskie-Zawadzkie. Jest to trasa najbardziej popularna oraz najłatwiejsza. Jest to 11 km i do pokonania w jakieś 3 godziny.
Tym razem Ewelina i jej znajomi wybrali dłuższy odcinek z Kolonowskiego do Ozimka. Niemal każdy, kto spróbował spływów Małą Panwią, znów tu wraca. Byłem w zeszłym roku 2 razy, teraz już chyba będzie 3. No to jest bardzo ciekawa rekreacja. Dużo czasu zajmuje, jest bardzo przyjemnie. Na taki wypad wystarczy 1 wolny dzień. Jeszcze pozostał nam bardzo ciekawy dla nas odcinek od elektrowni za Turawą, za zaporą turawską do ujścia Odry. No niestety tego jeszcze nam się nie udało zrobić, bo to trzeba zebrać większą grupę. Wysiłek, zwłaszcza na świeżym powietrzu, zaostrza apetyt. Głodnym turystom polecamy pstrągi. W Małej Panwi można je złowić, choć te akurat pochodzą z hodowli. Przepis na wspaniałego pstrąga to masełko czosnkowe, świeże zioła, no i świeży pstrąg. Kto lubi karpia, powinien się wybrać do powiatu namysłowskiego. To opolskie zagłębie tej ryby, hodowanej m.in. w stawach w Krogulnej, Pokoju, Świerczowie czy Namysłowie. Kto woli zabytki, powinien się udać na namysłowski rynek, gdzie stoi okazały ratusz i gdzie wciąż widać średniowieczny układ miasta. Przede wszystkim polecam spacer wzdłuż murów miejskich, odwiedzenie wieży, pójście również w kierunku Zamku Starego, który został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Namysłów to bardzo stare miasto, prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. W dzisiejszym Namysłowie zachowało się sporo śladów z tamtych odległych czasów. W 2012 roku przy okazji prac wodociągowych prowadzonych na rynku archeologom udało się odkryć sporo skarbów. Znaleźliśmy sukiennice średniowieczne, hipokaustum, piec, który ogrzewał sukiennice. Znaleźliśmy pracownię skórniczą. Zabytki Namysłowa, uroki Małej Panwi, błyszczący kamień śląski czy Nyska twierdza. Słowem opolskie, gdzie drogi turysto, zawsze jesteś zaproszony.